Witajcie, dzisiaj pokażę Wam, jak w prosty sposób i szybki przesyłać pliki na komputer za pomocą kabla. Otóż wchodzimy sobie w zdjęcia bądź filmy, no i przypuśćmy, weźmiemy sobie jakiś tutaj film i teraz klikamy sobie tutaj, przechodzimy i dajemy zapisz w plikach, zachowaj i teraz przechodzimy do folderu z programem VLC Player, polecam Wam zainstalować i dajemy zachowaj. I w tym momencie w plikach będziemy mieli ten tutaj plik. Zobaczcie. On jest tutaj. Także bardzo to jest fajny sposób, a dalej co trzeba zrobić na komputerze zaraz Wam pokażę. Teraz jak już mamy to zrobione, możemy sobie odpalić iTunesa. Podpinamy telefon do komputera. Przechodzimy na naszego iPhone'a. I teraz tutaj w udostępnianiu plików. Mamy tę tutaj ikonkę tego playera VLC, klikamy i nasze nagranie jest tutaj. I w momencie, kiedy chcemy na przykład wgrać jakiś film na iPhone, możemy zrobić to w ten sam sposób. Po prostu przeciągamy w to okno i on nam się tutaj zapisze. To jest taki szybki sposób na przesyłanie różnych plików. Bo jak zobaczycie, pliki Worda możemy przesyłać różnego typu pliki, na przykład też Excela albo PDF-y. PDF-y też można bardzo szybko tutaj przesyłać i po prostu jeśli teraz klikniemy sobie jakiś plik i przerzucimy go tutaj, no to on od razu tutaj się nam pojawia. Także taki szybki sposób na właśnie przerzucanie plików z iPhone'a. Dajcie subskrypcję, łapkę w górę i dzwoneczek, a żadne treści na moim kanale Was nie miną, a ja Was żegnam już dzisiaj. Trzymajcie się, cześć!